Dzień dobry, jest tu jakiś cwaniak? Jest, pan daje piątaka, kolega 30. Przejdźmy do rzeczy poważnych. Krzysztof Kosadowski z nami, ekspert Polsatu Sport. Jak się dzisiaj podobało na pierwszej gali Queensberry Poland? Szczerze? Zawsze szczerze. Dobrze z plusem. Dobrze z plusem. Może nie bardzo dobrze, tylko dobrze z plusem, bo wiadomo, że tak to wszystko zależy od poziomu zawodników, prawda? Miejsce cudowne, urokliwe, bardzo, zresztą bardzo mi znane, bo niedaleko stąd 15 km mój rodzinny Pelplin, którego serdecznie pozdrawiam. Pojedynki były dobre, aczkolwiek myślałem, że Paweł Augustynik, tak dobrze pamiętam, zaboksuje odrobinę, troszeczkę tak z takim zębem, oczywiście ładnie boksował, to wszystko tylko tak jak Darek Sęk, jak Igor Jakubowski powiedział, to było takie wszystko jednostajnie, takim jednym tempem, tak jakby na trzecim, czwartym biegu, a brakowało czwartki, piątki. Generalnie nie można narzekać, mi się wydaje, że najbardziej wybrani koneserzy boksu coś tam zawsze dla siebie znaleźli. Tutaj gdzieś pojawiła się kwestia tego poziomu między wierszami. Właśnie, jak to jest z tym poziomem w polskim boksie? Czy jest szansa na poprawę, czy raczej na ten moment tego nie widać? Ja myślę, że to tak czasami bywa, ja bym to tak powiedział, to wszystko zależy od roczników. To tak czasami mamy wysyp fajnych chłopaków, młodzieży i tak dalej, to wszystko idzie dalej. Potem zawsze jest taki regres. Ja za swego, to już są lata, panów, kolegów, to jeszcze na świecie nie było. Ale tak też w moich czasach było, że był taki okres, że rocznik dobry, rocznik słabszy, rocznik dobry, rocznik słabszy. Natomiast nam też łatwiej to było za moich czasów, jak, że my mieliśmy gdzie regularnie boksować. Tutaj ta młodzież dzisiaj tak dużych tych walk nie ma i to jest ich takie duży błąd. A paradoksalnie oni mają dużo walk. Paradoksalnie mają dużo walk, a tak naprawdę tego nie widać, gdzie oni boksują i jak. Ja teraz widziałem ostatnio finał Mistrzostw Polski, no też były walki lepsze, ale generalnie nie był to taki fajny boks, jaki ja bym sobie to życzył, ale coś tam byśmy z tego zawsze znaleźli. Ciekawe. No właśnie, wróćmy do tych kwestii boksu olimpijskiego. Jaki jest ten poziom obecnie, patrząc na te wczorajsze finały? Jest coś tam do wyłowienia? Zawsze, w każdym, ja myślę, że jest i moglibyśmy tam zawsze tak się usiąść od początku do końca i każdy finał przeanalizować jeszcze raz, drugi, trzeci, bo to tak nie ma tak, tego wezmę i tak dalej, bo to się tak czasami tak ten, w gruncie rzeczy to jest tak, że ten lepszy, dobra, wygramy, bierzemy tego, co wygrał, ale ten słabszy, co przegrał dzisiaj, za pół roku, za dwa lata może się okazać, że jest o dwa kroki przed tym, co dzisiaj z nim przegrał, prawda? To dużo rzeczy na to się składa, dużo sytuacji życiowych i mentalnych, także myślę, że wydaje, że nie jest różowo w polskim boksie, ale znowu też nie jest tak tragicznie, jak niektórzy to myślą. Dziękuję. Dziękuję bardzo.